moich oczach widzę, jak młody mężczyzna, znany mężczyzna akurat z jego przeszłości, zabiera kurtkę z wieszaka ze sklepu, który tam jest po lewej stronie, i gwałtownie wybiega ze sklepu. Złapałem go, powiedziałem mu, że jestem z policji, co on robi, zapytałem, żeby oddał tą kurtkę. On się zaczął ze mną szarpać, wyciągnął mnie na zewnątrz sklepu, dosyć tam już parę metrów, i jak mówiłem mu, że jestem z policji, żeby oddał tą kurtkę, to słyszałem, że na początku nie wiedziałem, do kogo on woła, krzyczy. Potem już wiem, że chodziło o kolegi, który podleciał z tyłu i mi tak założył potężnie pięścią w nos, że rozbiły mi się okulary na twarzy. Tu mam akurat jeszcze rany, bo mi się szkła powbijały. Nos mi złamał, upadłem na ziemię i momentalnie mi się tak jakby światło zgasło. To zaszczyt kierować takimi ludźmi i dowodzić takim garnizonem, kiedy w szeregach ma się takiego policjanta jak pan aspirant, który nie patrząc na to, że jest poza godzinami służby, a konkretnie na urlopie wypoczynkowym, widząc, że ktoś łamie prawo, podejmuje bez chwili zawahania interwencję, narażając tak naprawdę własne życie i zdrowie i oczywiście przede wszystkim odczucie dumy, ale też ogromnej troski o dalszy los tego policjanta i o jego zdrowie. Ja jak się pozbierałem, bo miałem całą zakrwawioną twarz, podniosłem się i poszedłem do sklepu zapytać, czy ta pani dostała kurtkę z powrotem. Powiedziała, że dostała kurtkę, że jest zwrócona. Powiedziała, że to już nie pierwszy taki przypadek, że już to kilka razy tak miała. Ale po drodze słyszałem, jak ludzie rozmawiali, co my możemy zrobić. My ich znamy, oni tacy są. Takim sprawą honoru było dla nas, żeby tych sprawców jak najszybciej zatrzymać, co też się udało. A później, no, aby jak najszybciej nasz policjant wrócił do zdrowia. To jest jego drugi przypadek w sytuacji, kiedy będąc w czasie po służbie, w czasie wolnym, no, reaguje na to, co się złego dzieje, czego niestety przy tej okazji, muszę to powiedzieć, no, mieszkańcy nie do końca sobie zdają z tego sprawę, że policja owszem jest zobowiązana do ścigania i zatrzymywania sprawców, ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przynajmniej wykonać telefon alarmowy, żeby prosić o wsparcie, widząc, co się dzieje, a wiemy z relacji policjanta, że parę osób tam stało i się przyglądało po prostu. Dla mnie niezwykle budujące to, że mamy takich funkcjonariuszy, którzy stoją na straży prawa i wypełniają tą rotę ślubowania złożonego przez tegoż funkcjonariusza już blisko ćwierć wieku temu, ale jednak doskonale ją pamięta i w godny sposób ją wypełnia. I to też znajduje uznanie w oczach nas, przełożonych, a także samego pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo dzisiaj pan Mariusz Błaszczak postanowił tegoż funkcjonariusza wyróżnić nagrodą pieniężną i listem gratulacyjnym, a także rozmawiał z nim bezpośrednio przez telefon. Starsza aspirant. No tam głowa melduje się też. Dzień dobry, kłaniam się. Po to jestem policjantem, żeby reagować. Po to się przyjąłem do służby. Podziękował mi za to, że dobrze zareagowałem. Nie spodziewałem się, że ktoś aż tak to doceni. Także jestem wdzięczny i bardzo mu dziękuję za to i za pamięć.